namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Sławomir Mentzen, doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych, Partia Wolność. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o kryptowalutach. Jako że zamieszanie jest spore, rozpocznę od pytania, czy w Polsce znowu wszystko stanęło na głowie? W Polsce niestety bez zmian i tak to prawda wszystko stoi u nas na głowie. Podobnie jak ta flaga Polski obok mnie. Problem jest taki. Na całym świecie od jakiegoś czasu dokonuje się kryptowalutowa rewolucja. Weszła nowa technologia, jeszcze nie znamy jej wszystkich zastosowań, jeszcze nie wiemy nawet czy się przyjmie. Jedyne co wiemy to to, że mnóstwo państw na świecie chce, żeby ta technologia rozwijała się u nich. Państwa walczą o firmy technologiczne, które zajmują się blockchainem, o to, żeby inwestowały w ich gospodarki, żeby ich firmy miały dostęp do tej nowej technologii. Poszczególne państwa starają się wprowadzać nowe prawo podatkowe dostosowane do kryptowalut. W Arizonie chyba nawet podatki można płacić już w kryptowalutach. I kiedy cały świat robi wszystko po to, żeby te kryptowaluty się tam pojawiły, żeby były tam rozwijane, Polska robi wszystko, żeby kryptowaluty z Polski wyrzucić. Rozpoczęło się jesienią, kiedy to banki pod zanamową Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego zaczęły zamykać konta firmom zajmującym się kryptowalutami. Wtedy to NBP sfinansował akcje Uważaj na kryptowaluty, kiedy to płacił youtuberom po to, żeby w internecie mówili, że kryptowaluty są złe. Następnie na początku tego roku największa polska giełda kryptowalutowa BitBay została wpisana na listę ostrzeżeń KNF-u, a kulminacja tych wszystkich akcji miała miejsce na początku kwietnia, kiedy to wyszło, nie wiem jak to nazwać, instrukcja Ministerstwa Finansów, jak należy płacić w Polsce od kryptowalut, podatki od kryptowalut. No i kiedy się zerknie w tą instrukcję, okazuje się, że Polska ma najgorszy na całym świecie system podatkowy pod względem handlowania czy też inwestowania w kryptowaluty. Nie dość, że nie da się legalnie prowadzić biznesu przez osoby fizyczne będące jednoosobowymi przedsiębiorcami i rozliczającymi się na podstawie KPIR-a, ponieważ jest to w ogóle niemożliwe. Każdy najmniejszy nawet przedsiębiorca, który miał cokolwiek do czynienia z kryptowalutami, musi przejść już na pełne księgi rachunkowe. Okazało się, że czego można było się spodziewać, że wymiana jednej kryptowaluty na drugą też jest opodatkowana, ale najgorszą wiadomością było to, że okazało się, że zakup kryptowaluty jest opodatkowany 1% podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jeżeli ktokolwiek w Polsce kupuje kryptowalutę od nieprzedsiębiorstwa, od niepodatnika VAT, czyli na przykład na giełdzie, albo od innej osoby fizycznej, to od takiego zakupu musi zapłacić 1% od wartości transakcji, a następnie w ciągu 14 dni zanieść deklarację PCC3 liczącą 3 czy 4 strony do Urzędu Skarbowego. No i problem w tym, że branża ma tą specyfikę, że tych transakcji często dokonuje się setki, tysiące, dziesiątki tysięcy miesięcznie, co oznacza, że wszelkiego rodzaju traderzy, inwestorzy, spekulanci nie mają fizycznie możliwości zapłacenia tych podatków, złożenia tych deklaracji oraz niełamania polskiego prawa podatkowego. Myślę, że kwestie kryptowalut trzeba omówić pod trzema aspektami. Politycznym, czyli jak państwo mogłoby do tego podchodzić. Biznesowym, czyli co musi wiedzieć osoba, która obraca kryptowalutami. I takim czysto prywatnym, czyli co musi wiedzieć osoba, która dokonała niewielu transakcji i nie wie teraz, co ma z tym wszystkim zrobić. Od polityki zaczynając. Państwo, jak już powiedział pan, jak pan powiedział, traktuje rynek kryptowalut bardzo źle, najgorzej na świecie. Jak pan widzi idealny system opodatkowania kryptowalut? Chyba że nie należy ich podatkować w ogóle. Ja, tak jak już mówiłem to w którymś z poprzednich wywiadów, jestem przeciwnikiem nakładania powszechnych podatków na wszystko. Uważam, że każda branża powinna mieć swój podatek, który jest skrojony do tej branży. I sądzę, że branża kryptowalut jest akurat tą branżą, do której nie ma jak nałożyć efektywnie podatków, ponieważ bardzo ciężko jest do tego stopnia zinwigilować podatnika, żeby wiedzieć o tym, ile on na tych kryptowalutach zarobił pieniędzy. Obecnie państwo polskie jest w stanie prawdopodobnie wydobyć historię transakcji tylko z polskich giełd i nie ma dostępu do historii transakcji na giełdach zagranicznych. Dochodzi więc do sytuacji, w której ta sama, czy dwie osoby handlujące dokładnie w taki sam sposób, przy czym jedna na giełdzie
polskie, druga na giełdzie zagranicznej, będą zupełnie inaczej traktowane przez polskie prawo podatkowe, ponieważ osoba handlująca na polskiej giełdzie będzie musiała się rozliczyć z podatku dochodowego, ponieważ Urząd Skarbowy będzie miał informację o jej historii transakcji, a taka osoba, która ma konto na giełdzie zagranicznej, oczywiście zgodnie z prawem też powinna się rozliczyć, ale państwo polskie w tym momencie nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby ten podatek wyegzekwować. Dlatego uważam, że po tym, jak już zlikwidujemy podatek dochodowy, nie należy nakładać specjalnego podatku na kryptowaluty. Jakie państwa podchodzą aktualnie do tego tematu rozsądnie? Czyli moje sztandarowe pytanie, gdzie podpatrywać rozwiązań? Najnowszy przypadek to są Niemcy, które wprowadziły przepis, na mocy którego osoba fizyczna, która posiada kryptowalutę przez ponad rok i nie posiada jej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, po roku może tą kryptowalutę sprzedać bez podatku. Już teraz wielu Polaków przenosi się właśnie teraz do Niemiec po to, żeby za rok sprzedać swoje kryptowaluty i nie zapłacić podatków. Gdyby zostali w Polsce, musieliby od tego płacić bardzo wysoki podatek. To znowu się pojawia temat krzywej Lefera. Podatki są w Polsce za wysokie, dlatego ludzie są nawet w stanie emigrować tylko po to, żeby gdzie indziej na tych podatkach zaoszczędzić. Takich przykładów jak Niemcy jest znacznie więcej. Dobrym miejscem, gdzie można by żyć i nie płacić podatków od kryptowalut, jest chociażby Malta. Bardzo dobre przepisy są w Azji, chociażby w Singapurze. A jeżeli chodzi już nie o podejście stricte podatkowe, ale regulacyjne, no to oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie te firmy się rozwijają bardzo dynamicznie i póki co nie mają wielkich problemów z władzami. I teraz zejdźmy do tego aktualnego stanu rzeczy. Mamy końcówkę roku podatkowego. Co mają zrobić osoby, które obracały kryptowalutami? Czy mają płacić te straszne kwoty, o których się mówi w ostatnich tygodniach? Pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, to ten nieszczęsny podatek PCC. Każdy trader, spekulant, inwestor, który dokonywał tysięcy transakcji, gdyby chciał zapłacić ten podatek, musiałby zapłacić nie dość, że więcej niż zarobił, to prawdopodobnie więcej niż miał przychodu i więcej niż ma teraz majątku, co sprawia, że ten podatek sprowadza się do wywłaszczenia inwestorów kryptowalutowych. Sugeruję nie płacić tego podatku. Uważam, że interpretacja ministra finansów jest po prostu błędna i na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych Bitcoin nie powinien być prawem majątkowym, więc ten podatek w mojej opinii jest po prostu nienależny i sugeruję niepłacenie tego podatku. Podatek, który trzeba zapłacić, to jest podatek dochodowy. Każda osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy do 30 kwietnia musi złożyć deklarację podatkową i zapłacić podatek dochodowy. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, to już muszą płacić co miesiąc zaliczki od swojego dochodu, ale osoby nie prowadzące działalności gospodarczej wystarczy, że zapłacą ten podatek raz na rok. Wszystkie te osoby powinny wycenić swoje transakcje metodą FIFO, policzyć ten podatek, a następnie go zapłacić. To jest bardzo trudne i nie jestem w stanie wyjaśnić tego w kilku słowach, dlatego dobra rada, skorzystajcie z pomocy kogoś, kto potrafi te podatki rozliczać. Większości ludzi ciężko będzie samemu to policzyć, chyba że mamy do czynienia z informatykami, oni bez problemu sobie krótki program czy formularz w Excelu do tego napiszą. A załóżmy taką sytuację, że nie mam firmy, niewiele wiem o kryptowalutach, była moda, to kupiłem, sprzedałem, coś tam zarobiłem jako osoba całkowicie prywatna, powiedzmy to jest jedna, dwie transakcje. Jak mam to rozliczyć? Jeżeli to była jedna czy dwie transakcje, to należy w przychody umieścić wartość sprzedaży, a w koszty wartość zakupu, chyba że jakieś kryptowaluty takiej osobie zostały na koniec roku, to wtedy te kryptowaluty, które zostały na koniec roku, należy z tych kosztów usunąć, tak w największym możliwym przybliżeniu. Przy czym każdy, kto zamienił jedną kryptowalutę na drugą albo sprzedał chociażby ułamek tej kryptowaluty, musi umieścić to w swoim zeznaniu podatkowym, niezależnie od skali działania. Jeżeli zapytam o radę miłą, sympatyczną urzędniczkę w okienku w Urzędzie Skarbowym, to czy mogę jej wskazówki traktować jako pewne? Absolutnie proszę się w ogóle nie pytać urzędników w urzędach skarbowych, jak rozliczać kryptowaluty. Oni prawdopodobnie nie mają zielonego pojęcia, czym w ogóle kryptowaluty są i tym bardziej nie wiedzą, jak to opodatkować. Wiele osób, ku mojemu zdumieniu, wiedzę na temat opodatkowania kryptowalut sięgało właśnie w swoim urzędzie skarbowym. Ludzie szli w jakiejś wierze, że tam ludzie wiedzą, jak rozliczać te podatki, do swojego urzędu skarbowego i pytali pani w okienku albo w jakimś pokoju, jak zapłacić podatki.
podatek od tradowania kryptowalutami. I problem jest taki, że tam się nie ma możliwości uzyskania rzetelnych informacji. Proszę tego w ogóle nie robić, to jest kompletnie strata czasu. W najlepszym wypadku zostaniecie Państwo odesłani z kwitkiem. Urzędnik powie, że nie wie, jak to rozliczyć i nie pomoże, a w gorszym przypadku nagada Wam jakiś bzdur, który... Jeżeli potem się do tych bzdur zastosujecie, to konsekwencje podatkowe poniesiecie wy, a nie ten urzędnik. Jak w takim razie, jako osoba prywatna, mam zapytać Urząd Skarbowy, skontaktować się z nimi w taki sposób, aby mieć pewność, że to, co oni mi odpowiedzą, jest zobowiązujące? Należy złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Taki wniosek kosztuje chyba 40 zł. Po wypełnieniu go należy czekać 3 miesiące na odpowiedź i odpowiedź będzie wiążąca. Przy czym na ogół Urząd Skarbowy przed wydaniem takiej interpretacji jeszcze prosi o doprecyzowanie pytania po to, żeby mieć dodatkowe tygodnie na odpowiedź. Więc jeżeli w tym momencie ktoś złoży taki wniosek o wydanie interpretacji, odpowiedź dostanie mniej więcej w lipcu, może w sierpniu, przy czym najważniejsze, ta odpowiedź nie będzie wiążąca dla już zawartych transakcji, ponieważ interpretacja podatkowa dotyczy tylko i wyłącznie po ostatnich zmianach stanu przyszłego. Nie jesteśmy w stanie złożyć zapytania o wiążącą interpretację zdarzeń przeszłych. To znaczy, możliwa hipotetycznie jest taka sytuacja, a w praktyce również się zdarza, kiedy ktoś dostanie w lipcu interpretację podatkową instruującą go, jak ma płacić podatek od kryptowalut, za rok 2018 skorzysta z tej interpretacji i zapłaci taki podatek. Następnie będzie miał kontrolę za rok 2017, gdzie ten rok 2017 również rozliczy według tej interpretacji i okaże się, że to rozliczenie jest złe i będzie musiał zapłacić odsetki od tego podatku. Jest to dopuszczalne w polskim prawie podatkowym i bardzo często się zdarza. Dlatego nikt w Polsce obecnie nie jest w stanie dostać wiążącej informacji, jak rozliczyć podatki w roku 2017. To w takim razie muszę zapytać, na ile jest prawdopodobne, że ta cała awantura, to całe oburzenie środowiska kryptowalut jest zasadne, bo być może okaże się, że państwo zwyczajnie zignoruje to, co samo przedstawiło, po prostu zmieni zdanie i nie będzie nikogo tam ścigać czy niszczyć, jak się już pisze, za te 500, 1000 czy 2000 złotych. Nie no, oburzenie jest całkowicie zasadne. Gdyby pan się dowiedział, że ma teraz zapłacić 2 miliony złotych podatku, o którym wcześniej pan w ogóle nie wiedział, że on istnieje, to miałby pan prawo być oburzonym. I dokładnie takie same prawo do bycia oburzonym mają wszyscy ludzie, którzy handlowali kryptowalutami. Pytanie jest takie, czy jest szansa, że minister finansów zmieni swoje zdanie. Oczywiście, że jest taka szansa i oceniam, że ta szansa jest w miarę duża. Musimy wiedzieć, że w Polsce jest zamknięty katalog źródeł prawa. To jest konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Na tej zamkniętej liście nie ma komunikatów ministra finansów, nie ma wypowiedzi ministra finansów, nie ma instrukcji wydawanych przez urzędników pracujących dla ministra finansów. Dlatego może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy minister finansów w orędziu w telewizji powie panu, jak pan powinien rozliczać swój podatek. Następnie każdy urząd skarbowy na swojej stronie internetowej umieści instrukcję zgodną z tym komunikatem. Wszyscy urzędnicy będą mówić panu, jak pan ma rozliczać ten podatek, a po roku zmienią zdanie i będzie musiał pan zapłacić odsetki od źle zapłaconego podatku, jeżeli pan ich posłucha, jeżeli po roku zmienią zdanie. Więc jest bardzo prawdopodobne, że urzędy zmienią zdanie, zwłaszcza, że obecna interpretacja jest raz, że nonsensowna, a dwa, że prowadzi do katastrofalnych skutków. Co w takim razie powinno robić środowisko skupione wokół kryptowalut, czy nawet osoby, które nie zajmują się kryptowalutami, no ale chciałyby, żeby prawo w Polsce działało jakoś sensownie? Nie wiem, jakieś tutaj protesty są potrzebne? Protesty oczywiście, że są potrzebne, ponieważ ludzie muszą zrozumieć, jak absurdalne rzeczy się dzieją. Ludzie w Ministerstwie Finansów muszą zrozumieć, jakich nonsensowne instrukcje, jaki mają one wpływ na życie ludzi i jakim są zagrożeniem. Niech pan sobie wyobrazi naprawdę, że nagle się pan dowiaduje z telewizji czy z internetu, że ma pan zapłacić parę milionów złotych podatku w sytuacji, w której pan na tym całym biznesie zarobił kilkadziesiąt tysięcy złotych. To mogło doprowadzić do czyjegoś samobójstwa. To oczywiście, że należy protestować. A co można zrobić bardziej długoterminowo? W pierwszej kolejności należy nigdy więcej nie głosować na ludzi, którzy doprowadzają do takiej sytuacji. Ludzie, którzy odpowiadają za obecne Ministerstwo Finansów, nie nadają się do tej roboty, bo nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego, co robią. Więc wielki apel do państwa. Jeżeli państwo chcą żyć w normalnym kraju, to nie głosujcie na takich ludzi, którzy robią takie rzeczy.